Powoli zbierają się nasi mieszkańcy, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości. W tym roku bardzo na sportowo, dlatego przede wszystkim młode osoby znajdą mnóstwo atrakcji. Jest z nami drużyna bardzo utytułowana, zresztą Panthers Wrocław, futboliści amerykańscy. Wicemistrzowie Polski, Knury z Wrocławia, pokażą Wam, jak się gra we frisbee. Mamy pokazy skimboardingu z ekipą 71. Dzieje się dużo. W dniu dzisiejszym odbywają się finały gminnego turnieju piłki siatkowej na piasku. Cztery najlepsze drużyny wciąż jeszcze rywalizują ze sobą. O godzinie 15 dowiemy się na scenie, kto zwyciężył. Oprócz tego oczywiście gwiazdy. Gwiazdy muzyczne, jak u nas co roku największe, największego formatu, zespół Perfect. To przede wszystkim już o godzinie 18, ale także regowy zespół Betel, nasi sąsiedzi z Oleśnicy. Zapraszamy całe rodziny, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie zapomnijmy też o naszej akcji, którą prowadzimy już od przeszło półtora roku. Jest to akcja Długołęka dla Rwandy. Zbieramy pieniądze na dożywianie dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły z Remera. Dzieci, dla których ten posiłek jest sprawą bardzo ważną, które w domu zazwyczaj ciepłego posiłku nie mogą spożyć. My pomagamy im, aby taki posiłek mogły zjeść w szkole. W dniu dzisiejszym odbędą się również finały gminnych talentów. To jest czwarta edycja naszego konkursu talentów mieszkańców gminy Długołęka. Nasze talenty już na scenie, a po koncercie Perfektu dowiemy się, kto wygrał. Bardzo fajna, jak co roku zresztą, bardzo sympatyczna impreza. Jesteśmy mieszkańcami Szczodrego, zawsze jesteśmy na czas. Słuchaj, pogoda wspaniała, ludzie przepiękni, reakcja publiczności zajebista, naprawdę. Bardzo dobrze, wszystko dobrze brzmiało, zresztą zrobiliśmy próbę, taką, no, nazwijmy to półpróbę, ja zrobiłem próbę sam, w ogóle nie dojechali, ale zrobiliśmy i wszystko było, mamy świetną aparaturę, świetną technikę, w ogóle tutaj nas
kochają, tak jak mama i tata, opiekę mamy zapewnioną i Wiktor Pierunek, naprawdę świetnie wszystko, no super. I w ogóle przepiękne miejsce, no, przepiękne miejsce. To jest, ja czytałem trochę o tym miejscu, to tutaj piękny pałac jakiś jest w ogóle, no, ale my nigdy nie mamy czasu na zwiedzanie niestety. I koncert super, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo odbieram to pozytywnie. Minę długo jak jest perfekt, no oczywiście. Impreza ok, pogoda dopisała i dzieci, tak jak widać, mogą się tutaj świetnie zabawić. Dorośli też znajdą swoje miejsce po drugiej stronie. Myślę, że jak najbardziej na plus.